Fenomen powiatu gorlickiego polega nie tylko na pięknie przyrody Beskidu Niskiego, gdzie na niezatłoczonych szlakach możemy wędrować godzinami i cieszyć się pięknem przyrody. Nie tylko na bogatej historii związanej z początkami przemysłu naftowego, z lampą Łukasiewicza, z wydarzeniami I wojny światowej i bitwy gorlickiej, największej bitwy na froncie wschodnim I wojny światowej, ale także na pięknie architektury. Na terenie powiatu gorlickiego znajduje się aż 5 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za nami znajduje się kościół pod wezwaniem świętych apostołów Jakuba i Filipa w Sękowej. Został on pięknie odrestaurowany przez konserwatorów zabytków. Zwraca uwagę jego modrzewiowa konstrukcja, wykonana przez rzemieślników z tych terenów. Kościół jest jednonawowy, ołtarz pochodzi z początków XVII wieku. Tutaj widzimy wizerunki Mikołaja, Benedykta i Antoniego Świętych. Na górze rzeźba Salvator Mundi, a po bokach medaliony z patronami kościoła. Filipem i Jakubem. Znajdujemy się przed cerkwią parafialną świętego Michała Archanioła w Brunarach Łyżnych. To jest cerkiew, która zachowała specyficzne cechy cerkwi zachodnio-łemkowskiej. W środku możemy zobaczyć przepiękną polichromię rokokowo-klasystyczną i zapraszamy Państwa do obejrzenia jej z nami. Znajdujemy się na terenie nieistniejącej wsi łemkowskiej Bieliczna. Została założona w XVI wieku, pod koniec. W 1900 roku liczyła nieco ponad 200 mieszkańców, a przestała istnieć po akcji Wisła w 1947 roku. Za nami jest cerkiew świętego Michała Archanioła. Jedyna pozostałość po tamtym minionym świecie. Thank you.
Za nami znajduje się kościół parafialny imienia świętej Paraskewi w Kwiatoniu. Pierwotnie służył on grekokatolikom, jednak po akcji Wisła został przekształcony w kościół rzymskokatolicki. Aktualnie służy zarówno katolikom, jak i grekokatolikom. Przenosimy się do Binarowej. Jesteśmy pod kościołem świętego Michała Archanioła. Ten kościół zachwycił Mirona Miałoszewskiego. Pisał on w wierszu Stara pieśń nad Binarową. O anioły stróże, o deski w różnym kolorze, od kaplicy swojej wyjdźcie, tęczę z drewna nam pokażcie. W skrzyp cichuśki i lekuśki, odemknijcie drzwi kościoła. Otworzyły. Na ołtarzu widzimy figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Tutaj chrzcielnica z 1522 roku, a z belki tęczowej, czyli arkady, spogląda na nas grupa pasyjna. Kolejnym zabytkiem architektury sakralnej wpisanej na listę zabytków UNESCO jest cerkiew pod wezwaniem opieki Boga Rodzicy. Znajduje się ona w Owczarach. Jest to miejscowość, która była zamieszkała głównie przez ludność łemkowską. Cerkiew powstała w 1653 roku i do naszych czasów była wielokrotnie poddawana pracom konserwatorskim. We wnętrzu podziwiać możemy bogatą polichromię z 1938 roku. Jest to typowy przykład łemkowskiej architektury. Po akcji Wisła została przejęta przez parafię rzymskokatolicką, jednak zachowano jej pierwotnych patronów. Cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Ołowcu została zbudowana w XVIII wieku. Jest to cerkiew zachodnio-łemkowska z łamanymi dachami namiotowymi i cebulkowymi zwieńczeniami. Ma izbicową wieżę oraz trójdzielny układ wnętrza. Wnętrze, oprócz nawy, w której widać dach namiotowy, nakryto stropami płaskimi. W nawie i babińcu zachowały się fragmenty XIX-wiecznej polichromii ornamentalnej i figuralnej. Mamy nadzieję, że udało nam się odzwierciedlić piękno regionu golickiego, które przez ostatnie dni podziwialiśmy. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia tych terenów i do zobaczenia.